RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Ja myślę, że dziś to taki zaszczyt podwójny, bo wiele okazji do świętowania. Po pierwsze, pierwszy taki oficjalny dzień wakacyjnej Laby. Dziś tak myślę, że wszystkie dzieci w apogeum szczęścia, bo nie muszą wstawać do szkoły. A przy okazji pół roku prezesury, o czym będziemy mówić już za chwilę. Więc skoro prezesury, to prezes uzdrowiska Grzegorz Biedroń. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam panie redaktor, witam słuchaczy RDN Nowy Sącz. Panie prezesie, jutro wielki powód do świętowania, ale to możemy chyba już tak w formie przedsmaku poświętować dziś, a już na pewno się pochwalić. Pół roku temu objął pan stanowisko prezesa w bardzo ciężkiej branży, jeśli mogę się tak kolokwialnie wyrazić, z nadzieją na to, że uda się coś zmienić. Znaczy tak, no to jest, ja wiem, czy trudna branża, no każde miejsce pracy w tej chwili jest trudne, zmiany są tak częste, no współczesny świat gospodarczy nie jest łatwy, ale też to jest ciekawe wyzwanie dla każdego menadżera. Ja myślę, że te pół roku przede wszystkim przyniosło stabilizację w firmie, bo to jest bardzo ważne. Poprzedni rok był dobry, jeżeli chodzi o wzrost sprzedaży, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, natomiast wizerunek firmy nie zawsze i nie zawsze słusznie był zły, dlatego że nie było stabilności w kierownictwie firmy, były często organizowane konkursy na prezesa, no i jakoś tak się utarło, że w tej firmie te zmiany muszą następować często. Utarło się tak w naszej świadomości, że, dokładnie, że tam brak jakiejś takiej pewności. I poza tym też za dużo informacji, za dużo problemów, które są w każdej firmie, były przedmiotem publicznych rozważań. Mhm. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby problemy rozwiązywać wewnątrz firmy, jest żeby taki, rozmawiać. Jest taki cytat, pracuj ciężko w ciszy, niech sukces zrobi hałas. Czy tutaj panie prezesie się podpisuje? Trochę tak, chociaż oczywiście jest też inne powiedzenie, że sieć cicho w kącie, a znajdą cię. No to się z kolei nie sprawdza, zwłaszcza w firmie, która ma sprzedawać towary, więc staramy się te dwie maksymy troszkę pośrodku ich się odnaleźć. Czyli swoje w ciszy robić, ale jednak pewne sukcesy pokazywać, bo to jest podstawa też rozwoju firmy. Co się zmieniło, panie prezesie, jeżeli chodzi o Krynicką Pijalnię? Bo wiem, że odwiedzają coraz więcej turystów i oczywiście nie bez powodu. Znaczy tak, no, pijalnia to jest pewna wizytówka Krynicy. Ona oczywiście idzie na konto samego miasta. Cieszymy się, że wspomagamy tutaj rozwój i promocję miasta. Idzie na konto też Fundacji pana Zygmunta Brydychowskiego, który organizuje świetne forum każdego roku, czy festiwal biegowy. Trochę za mało było tutaj inicjatywy samego uzdrowiska. Nam się udało sporo jak gdyby dodatkowych rzeczy wprowadzić. Ja przywróciłem chociażby tradycję majówki, która obfitowała w tym roku w imprezy. Udało się rozwinąć, zwiększyć frekwencję na festiwalu Krynica Źródłem Kultury. A ostatnio na przykład przez 3 dni organizowaliśmy wspólnie z miastem i Centrum Kultury nagrania dla jednej z telewizji i przez 3 dni Krynicka Orkiestra Zdrojowa przy udziale wybitnych solistów, artystów operowych koncertowała za darmo dla publiczności krynickiej, dla miasta i dla gości. A trzeba przyznać, że w tej chwili Krynica rzeczywiście pęka w szwach i kuracjuszy nie tylko w naszym uzdrowisku, ale w naszym jest ich szczególnie dużo w tym roku. No, ci kuracjusze dostali świetną artystyczną ofertę. Dostali artystyczną ofertę, z tej oferty niewątpliwie korzystają i to z naszych własnych obserwacji nawet wynika, że tych obserwatorów i uczestników tych wszystkich kulturalnych wydarzeń jest z każdym dniem coraz więcej. Więc podsumowaliśmy te kulturalne wydarzenia, ale są jeszcze pewne udogodnienia dla każdego, kto właśnie ma ochotę odwiedzić Krynicką Pijalnię, czy to po to, żeby się leczniczych wód napić, czy właśnie po to, żeby posłuchać fantastycznej muzyki. Nie ma bramek. Kiedyś trzeba było płacić, dziś już nie. No tak, to troszkę no, każda instytucja, ale niestety również przedsiębiorstwa mają takie tendencje, żeby wprowadzać biurokratyczne rygory i te bramki, no, były pod, jak gdyby,
powodem i zainstalowania i też korzystania z tych bramek było liczenie gości, którzy odwiedzają pijalnię, dlatego że tam był realizowany projekt europejski i konieczne jest wykazanie odpowiedniej ilości odwiedzin, odpowiedniej ilości klientów. Te bramki od wielu miesięcy są już otwarte i to na pewno... A nie da się tego liczyć bez pobierania opłat? Ale oczywiście, że się da, dlatego że są oczywiście liczniki chociażby elektroniczne i te bramki się przydają, ale w trakcie koncertów. Ja myślę, że samo to otwarcie bramek zwiększyło frekwencję, plus właśnie te różnego rodzaju imprezy. Widzimy gwałtownie wzrosła ilość sprzedawanych naszych wód leczniczych na terenie pijalni. To widać już w wynikach firmy. To jak wyglądają te statystyki? No, statystyki są tak dobre, że nawet boję się o nich publicznie mówić. Żeby nie zapeszyć. W każdym razie to widać już w wynikach firmy i wynik firmy w tym roku jest o wiele lepszy niż w porównywalnym okresie i są to różnice rzędu kilkuset tysięcy złotych. Mhm. Oczywiście pijalnia to jest tylko jednym z efektów tej działalności. Oczywiście też trzeba przyznać, że działania poprzedników też jakiś swój efekt oczywiście miały. Natomiast przede wszystkim też zwiększona ilość wizyt gości, kuracjuszy. Mamy w tej chwili bardzo sporo i bardzo wysokie obłożenie w naszych obiektach. Liczymy oczywiście teraz na upalne wakacje, bo to przyniesie dodatkowe wpływy ze sprzedaży wody mineralnej i wód leczniczych. I też jeszcze uzupełniając kwestię kultury, no to dopiero czeka nas w sierpniu festiwal Kiepurowski. Czyli we wrześniu, to największe wydarzenie słynne, już chyba pozwolę sobie powiedzieć, nie na całą Polskę, wyjątkowo, a na cały świat. Też udanie zapowiada się w tym roku, bardzo duża dotacja z Ministerstwa też Kultury dla miasta Krynica. Natomiast w lipcu będziemy też mieli ciekawe wydarzenia, bo właściwie koncerty trzech różnych orkiestr z Holandii, w tym orkiestry policyjnej, studenckiej, królewskiej i kulminacyjne wydarzenie 9 lipca, właśnie związane z kolei z pobytem w Krynicy w latach 30. księżny Juliany, późniejszej królowej holenderskiej, która w Patrii i w Krynicy nabierała sił do długiego małżeństwa i do kolejnych już wydawania na świat potomków tego królewskiego rodu. I zresztą otrzymała od polskiego rządu wówczas przed II wojną światową, otrzymała kołyskę, która też do dzisiaj jest w jednym z muzeów eksponowana. Proszę mi powiedzieć, panie prezesie, czy sanatoria, stricte sanatoria, odczuły remont w Krynicy? Mówimy oczywiście o ulicy Kraszewskiego, bo jeszcze w kwietniu, kiedy mieliśmy przyjemność z panem prezesem, my dziennikarze, rozmawiać, to bał się pan, że jednak będzie mniej turystów i że ten remont faktycznie zmniejszy frekwencję. To widać? Znaczy, na szczęście ten remont na razie dotyczy odcinka bardziej od Deptaka w stronę Muszyny, więc może nie od strony Krakowa. Pewno większe problemy będą, kiedy ten remont przesunie się w późniejszych miesiącach właśnie w stronę wylotu. Ale to już nie będą te stricte wakacyjne miesiące. Mam nadzieję, że to będzie realizowane głównie w miesiącach jesiennych po forum, kiedy ten ruch będzie troszkę mniejszy. Remont jest prowadzony sprawnie. Oczywiście korki rosną, no bo ruch turystyczny się tego nie da się zwiększa. Uniknąć. Na szczęście sporo mieszkańców Krynicy, znających lokalne drogi, korzysta z innych objazdów i nie ustawia się niepotrzebnie w korku. Także ta wspólna praca i wykonawcy, i mieszkańców Krynicy, i burmistrza, na razie daje się to, że tak powiem, ogarnąć. Więc jeśli chodzi o tą frekwencję w sanatoriach, nie widać takiej lekko spadkowej? Zdecydowanie raczej jest wzrost frekwencji. Oczywiście to są różnorakie działania, które my podejmujemy i dobra współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia. No właśnie, co zdrowia. Z kontraktem? Kontrakt zdecydowanie został w tym roku podniesiony dzięki naszym staraniom i dzięki życzliwości Narodowego Funduszu. I przede wszystkim zmieniliśmy wizerunek uzdrowiska, bo ten wizerunek był czasami niezasłużenie niezbyt korzystny, wynikający z zaszłości jeszcze sprzed wielu, wielu, wielu lat. No to jest rzecz naturalna. Trzeba pokazywać to, co się udało zrobić, to, co się udało poprawić. Oczywiście będziemy nadal ten standard usług podnosić, przeprowadzać remonty. Przygotowana jest w tej chwili już koncepcja chociażby funkcjonalno-użytkowa dotycząca remontu hotelu Patria, który był własnością Kiepury. Będziemy starali się pozyskać środki również z Warszawy, z Ministerstwa Kultury na realizację. Czy tam pan prezes w myślach, pozwolę sobie przerwać, bo kolejnym moim pytaniem jest właśnie pytanie o remonty w sanatoriach Patria w Nowym Domu Zdrojowym.
Znaczy, no, dom zdrojowy, on już jest w bardzo przyzwoitym stanie. Mhm. W tej chwili problemem to jest właśnie Patria i w przyszłości stary dom zdrojowy. I uważam, że no, my te remonty, inwestycje musimy przeprowadzać. Sytuacja spółki na to pozwala. Trzeba po prostu jak gdyby większej odwagi w takich działaniach, dlatego że podniesienie standardu, przywrócenie świetności tych obiektów, no, czasami z przełomu XIX wieku, czy tak jak w wypadku Patrii z lat 30. To kiedy Patria odzyska dawny blask i jakby rozpocznie nowe życie? Znaczy, w Patrii są pewne już drobne działania podejmowane, czyli pewne drobne remonty, uzupełnienia, poprawa też umeblowania. Natomiast w tej chwili jestem umówiony już na rozmowy i z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i również w ministerstwie, żeby zastanowić się nad źródłem finansowania, dlatego że to jest tak też ważny zabytek dla Krynicy i dla Małopolski, że on powinien otrzymać wsparcie. No, nie byłoby sztuką uruchomić środki uzdrowiska i zaciągnąć kredyt bankowy, ale uważam, sztuką że wiele... będzie uzyskać to dofinansowanie. Tak, ale tutaj jest niezbędne dofinansowanie, dlatego że to wiele mniej cennych obiektów, takie znaczące dofinansowanie w kraju otrzymywało. Przykładem jest chociażby ostatnio Kraków, gdzie Ministerstwo Kultury przeznaczyło środki na wykup hotelu Krakowia, który będzie też odnawiany, remontowany. No i to są kwoty idące w dziesiątki milionów złotych. Więc jeżeli hotel Krakowia, który no nie jest tej klasy zabytkiem jak hotel Patria, uzyskuje tak hojne finansowanie z budżetu państwa, to czemu Patria miałaby nie uzyskać? Dokładnie. My tutaj, liczę tutaj na współpracę również parlamentarzystów z naszego terenu, żebyśmy wspólnie wykazali się na jakimś sukcesem. Na czyją konkretnie pan liczy współpracę? Znaczy, ja tutaj jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi oczywiście parlamentarzystami, ale sposób naturalny w naszym okręgu wyborczym są prawie wyłącznie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Tak dobrze się składa, że ministerstwa, rząd, prezydent również związany jest z Małopolską, więc nie sądzę, żeby współpraca były... powinna być owocna. Współpraca jest świetna i myślę, że ona przyniesie tutaj efekty. Panie prezesie, musimy kończyć, bo goni nas czas, ale zapytam jeszcze tylko o jedno, prosząc o szybką odpowiedź. Co z Krynicą źródłem kultury? Krynica źródłem kultury ten rok był niesamowicie udany. Okazało się, będziemy jak sprawdziliśmy... Będziemy to przeżywać po raz kolejny? Tak, zdecydowanie. No, to jest kwestia, już właściwie umowa jest wstępnie podpisana na kolejną edycję. Mhm. Natomiast teraz rozważam poszerzenie tego festiwalu o jesień, czyli o kilka koncertów w jesieni, tak żeby ten sezon i turystyczny, i artystyczny w Krynicy jak najbardziej poszerzyć. Tym bardziej, że no, skoro rozbudziliśmy oczekiwania i skoro tyle się dzieje od zimy i w każdym praktycznie miesiącu... To teraz trzeba sprostać. Zdecydowanie. My jako dziennikarze też sobie tego życzymy, bo i prywatnie, i zawodowo uwielbiamy na te koncerty jeździć. Grzegorz Biedroń, prezes Uzdrowiska Krynica Rzegiestów. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję słuchaczom. To spotkanie. Będzie pan świętował jutro? No, świętowanie to... W bliskim gronie współpracowników? Pół roku to jeszcze zbyt krótki okres, żeby świętować. Ale po roku już coś pan wymyśli. Tak. Gratulujemy. Dziękuję. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.